drużyny Serbii, która po referendum 21 maja już występuje bez Czarnogóry. Stojkowicz dalej, Markowicz, Stepanowicz, Piszewacz, Kstajicz, Duliaj, Kowaczewicz, kapitan Stankowicz, Krysowicz, Pantelicz i Zigić, Javier Clemente, trenerem drużyny Serbii i oto gracze rezerwowi. Sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest Graham Paul, którego doskonale pamiętamy z trzech żółtych kartek, które wręczył w ostatnich finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. Miejmy nadzieję, że dziś po kartki nie będzie musiał sięgać, bo też się możemy pomylić. I skład reprezentacji Polski, mówili nasi goście Jerzenga, Antoni Piechniczek i Włodek Szaranowicz o zmianach. Z jedynką Kowalewski, z czwórką Dolański, z dwójką Job, z szóstką Bąk, z czternastką Żewłakow, z jedenastką Jeleń, z osiemnastką Lewandowski, z szesnastką Radomski, z ósemką Krzynówek, z dziewiątką Żurawski i z numerem 19 debiutant Matusiak. A więc zmiany są, tylko czy takie, na które oczekiwaliśmy? Leo Berhaker zdecydował się na zagranie dziś w czterech momentach. Job szukał tam Jelenia, ale nie znalazł. Golański! Jest szansa! Broni tam w ostatniej chwili Stojkowicz. Odważne wejście drugi raz grającego w reprezentacji Golańskiego. Tak, gra nowoczesny obrońca, atakując bardzo wysoko i widzieliśmy to on, nie pomocnik, nie napastnik, miał sytuację bramkową. Bardzo dobre uderzenie i tylko Stojkowicz, nie wiadomo naprawdę, jakim to sposobem udało się tą piłkę złapać. Jeszcze Polacy, jeszcze szansa, choć teraz na spalonym jest Matusza. Przede wszystkim determinacja w odbiorze. Tu widzimy taka przebijana piłka, ale z determinacją szedł jeden na jednego, udało się tą piłkę przebić. I Kiszowicz obok Lewandowskiego, Jeleń, wreszcie pierwsza skrzydlająca akcja Ireneusza Jelenia, ładne przejście, Jeleń na wysokości pola karnego, włożenie przed pole karne, Żurowski! No i była piękna akcja, ale Stojkowicz był gdzie być powinien. Fantastyczna akcja. Ale proszę, kwadrans i po raz drugi Polacy zagrażają bramce Serbów, a z Finlandią czekaliśmy przecież długo na to, żebyśmy zagrożyli. Bodajże do 68 minuty, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy Smolarek nie wykorzystał sytuacji pod bramką Finów, ale tutaj fantastycznie Jeleń, w wyśmienitej formie, widać jaki... Job. Druga prostopadła piłka do Jelenia. Jeleń, pole karne, szansa, Jeleń! Po raz kolejny znakomicie Stojkowicz. Tym razem błąd Piszewacza. Niewykorzystane sytuacje lubią mścić się. Mam nadzieję, że to nie będzie w przypadku polskiego zespołu, ale znowu bardzo dobry indywidualny wygrany pojedynek przez Jelenia. Brakuje zimnej krwi ewidentnie w tych sytuacjach podbramkowych. Polski zespół potrafi utrzymywać się przy piłce. Teraz okazja! Ach, nie mamy bramkę 1-0! A więc debiutant w wymarzonym debiucie w 30 minucie strzela gola, na którego tak długo czekaliśmy, jeśli chodzi o napastnika. Po rykoszecie co prawda ta piłka, ale tak czasami na napastnika musi być. Musi być ten fart, to że nawet jest dotykając po drodze jednego z obrońców, potrafi wpaść do siatki. Brawo Matusiak i brawo na reprezentacji Polski, bo ostatni fragment 20 minut naprawdę... Naprawdę w dobrym stylu. No, mówiliśmy o tym, ja mówiłem w komentarzu przed dzisiejszym meczem, że trzeba nieodzownych zmian. Zdecydował się na nie Leo Berhaker i okazuje się, że można wziąć ludzi z ligi, którzy się w niej wyróżniają, jak Golański czy Matusiak. Ma tylko sił, już tu poszedł Krzynówek, Matusiak, ładny zwód. Matusiak, pole karne. Zamilkłem na chwilę i z chęcią bym zobaczył powtórkę. Wydawało się, że był faul. Tymczasem Stankowicz, Żygić nie ma spalonego, Żygić, Kowalewski i mamy dużo szczęścia. Proszę, z pretensjami do kolegów, do bocznego arbitra, to oczywiście nie ma racji, ale no drażni mnie to, że tak w prosty sposób potrafimy sobie sami sprokurować sytuację. Żygić źle przyjął w pierwszym momencie, tutaj nie ma mowy o spalonym. To jest takie miejsce dla Krzynówka, który przecież strzelał bramki. Ach, ale ponad. Dobrze powiedziałeś, to faktycznie to jest takie miejsce dla Krzynówka. 20 metr właśnie zawodnik lewonożny potrafi, a Jacek już zdobywa bramki dla reprezentacji, w taki sposób uderzyć, aby znalazła ona drogę do bramki. Troszkę. Nie było go na Mistrzostwach Świata, a tymczasem Krzyszowac, brawo Kowalewski, ale może być jeszcze groźnie. Serbowie do Żygicia, Żygić przed pole karne, Stankowicz, brawo Kowalewski, wybić tę piłkę. No duże brawa dla polskiego bramkarza.
futbol potrafi. Dokładnie, jest jeszcze jeden aspekt. Bramkarz, który w trakcie całego spotkania ma mało sytuacji, jest taki nierozgrzany, niepewny, a Kowalewski... Ale nie bardzo jest okazja do zmiany, chociaż teraz pozwala na to Graham Paul. No taką koszulkę nawet porwaną z debiutu, kiedy strzeliło się bramkę, człowiek by chciał mieć, prawda? No hakem się ma. Ach, teraz Kowalewski groźnie zdąży, a świetnie Kowalewski znowu za pobiegł utracie bramki, a Lazowicz ładnie się za głowę. Widzimy, jaki jest silny, zdecydowany, od razu po tej piłce, którą wybronił, zaatakowałem ponownie, ale... Błąd Goleńskiego. Martwi to, że tutaj jeszcze szybszy powinien być Jacek Bąk w tym wyjściu swoim zawodników. Okazja dla Polaków. Dobrze teraz, ładne wyjście w pole karne! Dlaczego broni to ten Stojkowicz? To jest Jacek Szynówek w wielkiej formie, którego pamiętamy. Ze taką złością, z determinacją, w pełnym biegu, w odpowiednim momencie się włączył do tej akcji. Proszę, widać, że to w tym wszystkim jest taka determinacja. Zdecydowany Job. Żurawski, Matusiak, będzie okazja. Środkiem idzie Jeleń, rozejrzał się Matusiak do Żurawskiego, pole karne! No i je! Ach, Słupek! Co za pęk polskiej reprezentacji naszego napastnika! No nie może Maciej wykorzystać takiej sytuacji! Jaka szkoda! Brawo dla Matusiaka, brawo dla Żurawskiego! Potrafili we dwóch rozegrać tę akcję, ale tutaj co powiedziałeś, brawo dla Matusiaka! Znalazł Żurawskiego! Tam było naprawdę niewiele miejsca, żeby precyzyjnie taką piłkę dograć. Proszę zwrócić uwagę, wracający obrońca, tam nie ma dużo miejsca na to, żeby tak celnie, dokładnie próbował nawet ślizgiem atakować. To jest chłopak, na którego na pewno warto stawiać. Jeleń też ma jakiś uraz, też był opatrywany przez naszego lekarza, doktora Grzywocza, a tymczasem błąd Pantelicz, pole karne, Kowalewski, będzie gol! No, moment dekoncentracji i Serbowie wyrównują, ten, który wszedł Lazowicz strzelcem bramki. Mówiliśmy o tym już przez kilka ostatnich minut, że no, ciężko, żeby mówić o Kowalewskim, że to ma być nasz najlepszy zawodnik, broniąc w nieprawdopodobnych sytuacjach. Po raz kolejny wybronił sytuację sam na sam. Ale nie przeanalizuj Grzegorz, to jest ustawienie obrońcy. Tak, to jest ta jedna długa piłka, która tak wiele sprawia nam kłopotu. Tutaj Wasilewski powinien zejść do środka i zasekurować wychodzącego stopera. Nie zrobił tego. Jeżeli tu jest... Generalnie jest błąd w ustawieniu środkowego stopera i prawego obrońcy, bo jeżeli już się decyduje na piłkę do wyjścia, musi być pewny. Jeżeli nie, musi wtedy zasekurować...